Witaj. Dziękuję ci, że oglądasz ten film na YouTube. Jeżeli ci się spodoba, zasubskrybuj mój kanał, proszę. Koniecznie z dzwoneczkiem. Zostaw kciuka w górę pod filmem i komentarz. Nawet jeżeli będzie to proste dziękuję. W ten sposób pomagasz mi w popularyzowaniu tego kanału i przyczyniasz się do jego rozwoju. Dziękuję i zapraszam. Praktyka medytacji i uważności, czyli częste przywoływanie uważnej, nieosądzającej świadomości podczas codziennych zajęć, np. podczas prysznica, mycia zębów, zmywania, spaceru, stania w korku itd., prowadzi do wykształcenia w sobie tak zwanego zdrowego dystansu wobec procesu myślenia. Stosunkowo łatwo, coraz częściej udaje nam się rozpoznać fakt, że, jesteś, że nie jesteśmy swoimi myślami. Człowiek nieuważny, niepraktykujący medytacji, zawsze głęboko wierzy, że wszystkie jego myśli są prawdziwe i całkowicie się z nimi utożsamia. Nawet jeżeli są to myśli typu nic mi się nie udaje, jestem kiepski, kiepska, jestem głupia, jestem nieudacznikiem. Potrzebuję tego, jego, jej, inaczej nie będę szczęśliwy czy szczęśliwa i tak dalej. Nie wszystkie tego typu myśli są prawdziwe. A nawet większość w ogóle nie jest prawdziwa. Ale jeżeli człowiek nie widzi, że to są tylko myśli, tylko. Głęboko się z nimi utożsamia, żyje jakby zahipnotyzowany tymi myślami. Jest głęboko nieszczęśliwy. Myśli wtedy kontrolują jego życie, kontrolują jego zachowanie. Kiedy zyskujesz coraz większą przytomność, uwalniasz się od tej hipnozy procesu myślenia, zaczynasz rozpoznawać, że to tylko myśli. I przestają cię one kontrolować. To dlatego, między innymi, praktykujemy medytację, by uwolnić się od kontroli ze strony procesu myślenia, który ma charakter nieświadomy. Uwalniamy się od kontroli ze strony podświadomości, bo kontrolujące myśli albo są zupełnie nieświadome, albo z tej nieświadomości wypływają. Kiedy zwiększamy ten obszar wolności, dostajemy możliwość wyboru, świadomego wyboru, wyboru własnego zachowania. A to ma ogromne znaczenie w przypadku zmiany nawyków. Kiedy chcemy zmienić w sobie jakieś nawyki, na przykład pozbyć się pociągu do słodyczy, papierosów, alkoholu. Yy, Pozbyć się zamartwiania się, ciągłego myślenia co inni powiedzą i tak dalej. Musimy w sobie wyrobić nowe reakcje na pojawiające się zachcianki, myśli i emocje. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Wystarczy wytworzyć nowe schematy zachowań i ćwiczyć je w wyobraźni. Oraz kontrolować zachowanie w realnych sytuacjach. Te dwie metody doskonale się uzupełniają i wzmacniają wzajemnie. Kiedy wyobrażasz sobie dokładnie, jak się zachowasz, kiedy pojawi się zachcianka, jakaś emocja lub myśl, kształtujesz w mózgu nowe połączenia nerwowe, tworzysz nowe sieci neuronowe, które aktywować się będą w danej sytuacji to ułatwia kontrolę. Kodujesz w mózgu nowe sposoby zachowania, z których możesz skorzystać, gdy pojawi się sytuacja w przyszłości. Kiedy poczujesz, że masz ochotę na coś słodkiego, że zaczynasz się bać i myśleć co powiedzą inni, albo że nie masz ochoty iść na spacer lub pobiegać, albo że masz ochotę nalać sobie drinka i tak dalej. Twój mózg ma wtedy gotowe schematy zachowań które może wtedy odpalić kontrolowanie zachowania w realnych sytuacjach wymaga uważności którą ćwiczysz podczas formalnej medytacji podczas przywoływania uważności w ciągu dnia kiedy pojawi się ochota na przykład na coś słodkiego albo na nalanie sobie drinka pojawi się uważność Obserwacja ciała i umysłu. Musisz wiedzieć, że ta obserwująca świadomość nie osądza, niczego nie wymaga, nie ocenia. Nie wymaga, że ochota zniknie, że odczucia z ciała znikną, że apetyt zniknie. On jest, już jest. Czujesz to, co czujesz, myślisz to, co myślisz. Masz tę zachciankę i czujesz ją w swoim ciele. Obserwuj to, nie osądzaj, nie zmieniaj niczego w swoich emocjach, reakcjach, uczuciach. Po prostu patrz na to uważnie, z czułością, z akceptacją. Uświadom sobie, że to tylko myśli, emocje, uczucia i reakcje Twojego ciała i mózgu. Stare wzorce. A potem po prostu. Zrób coś innego, wyjdź na spacer, zacznij medytować przez minutę, dwie, może pięć minut, zrób kilka przysiadów, zaangażuj się w coś, zmień kierunek swojej uwagi. Nie oczekuj, że zachcianka albo odczucia w ciele miną, jak za, dotk za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak może być, ale nie musi. To i tak nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że przerywasz nieświadomy łańcuch zachowań w realnym życiu. Wprowadzasz tam uważność, świadomość i zmieniasz zachowanie. To ma ogromne znaczenie dla Twojego mózgu. Przecinasz w ten sposób stare połączenia neuronowe. Neurony zaczynają inaczej się łączyć, tworzą nowe sieci. I z czasem. Zaczynają działać całkowicie automatycznie. Stare emocje, myśli, zachcianki będą pojawiać się coraz rzadziej, aż zupełnie znikną. A nowe sieci neuronowe uzyskają stałe, betonowe wręcz połączenia. Działanie nie będzie wymagać żadnego wysiłku, żadnego wysiłku woli, żadnej motywacji. Po prostu stanie się Twoją drugą naturą. Jak widzisz, medytacja i uważność odgrywają w tym wszystkim pierwszoplanową rolę. Są rdzeniem, na którym oparte są ćwiczenia wyobraźni, wizualizacje, medytacje prowadzone itd. Z tego powodu praktyka medytacji zawsze była integralnym elementem szkolenia w zakresie różnych umiejętności, wymagających długiego i żmudnego treningu. Czy były to sztuki walki Dalekiego Wschodu, kung fu, karate, aikido, czy studia medyczne, filozoficzne, czy nawet sztuka kaligrafii w Japonii? Medytacja pomagała opanować chwile zniechęcenia, radzić sobie z oporem, z pokusami, z brakiem motywacji. Nie jest to jedyna droga. Czasami sieci neuronowe zmieniają się niezwykle szybko, błyskawicznie, w mgnieniu oka. Tak bywa w przypadku nagłego oświecenia, głębokiego przeżycia o charakterze intelektualnym i emocjonalnym, jak w przypadku Alena Kara, który napisał książkę o szybkiej metodzie rzucenia palenia. Czasami dzieje się to w odmiennym stanie świadomości. W głębokim transie, pod wpływem doświadczenia mistycznego, doświadczenia psychodelicznego, albo w czasie spotkania ze śmiercią. Problem polega na tym, że nie u wszystkich da się wywołać takie głęboko transformujące doświadczenie szczytowe. Może się ono zdarzyć, lub nie. Trudno jest nad tym uzyskać pełną kontrolę. W przypadku pracy z uważnością i podświadomością poprzez wyobraźnię jest to po prostu droga pewniejsza, możliwa dla wszystkich, pewna i skuteczna. Poza tym ani nagłe doświadczenia szczytowe, ani droga uważności i medytacji nie wykluczają się, wręcz przeciwnie. Medytacja zwiększa prawdopodobieństwo takiego doświadczenia szczytowego, które zmienia wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka i komentarz pod filmem. Za każdy jestem bardzo wdzięczny. W ten sposób pomożesz mi w rozwijaniu tego kanału. Możesz także rozważyć podzielenie się nim w mediach społecznościowych. Dziękuję i pozdrawiam.